Panie profesorze, jakie są główne założenia Narodowej Strategii Onkologicznej? Narodowa Strategia Onkologiczna to dokument na 10 lat, dokument strategiczny, który obejmuje 5 najważniejszych obszarów dla każdego z nas tak naprawdę, ponieważ dotyczy to poprawy w zakresie kadr medycznych w onkologii, ale nie tylko stricte lekarzy, ale również tych specjalności okołomedycznych, jak na przykład psychologów czy koordynatorów opieki onkologicznej. Drugie to jest prewencja pierwotna, bo około 50% nowotworów my możemy uniknąć tylko poprzez zmianę stylu życia i działania na tym etapie. I to między innymi dotyczy oczywiście palenia tytoniu, walki z nadwagą czy otyłością, ale również, co jest nowością, choćby wprowadzenia szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, czyli HPV, po to, żeby zmniejszyć zachorowania związane z tym nowotworem. Trzeci punkt to jest prewencja wtórna, czyli poprawa korzystania z tych mechanizmów, które pozwalają wykryć wcześniej nowotwór, nawet zmniejszyć ryzyko też zachorowania nowotworu poprzez usunięcie prekursorów tego nowotworu. To dotyczy raka jelita grubego, raka piersi, nowotworów skóry, raka szyjki macicy. Czwarty punkt to jest nauka i innowacje. Ta nauka dotyczy między innymi poprawy dostępności do badań klinicznych w onkologii, poprawy biobankowania, czyli tego typu działań, ale również, i to nie należy o tym zapominać, ale również poprawy dostępności do innowacyjnych terapii w onkologii, bo między innymi obietnicą jest to, że do 2030 roku 90% innowacyjnych terapii w onkologii będzie refundowanych w Polsce. I ostatnia rzecz to jest generalnie poprawa kompleksowości opieki onkologicznej, czyli zmiany systemowe. Dotyczy to między innymi tego, żeby była wiedza dla pacjenta i dla lekarza, jakie są wyniki leczenia nowotworów w danym ośrodku. To jest to, że pacjent miał właściwą opiekę również okołoonkologiczną. Myślimy tu o rehabilitacji, o funkcji doradcy społecznego, o tym, żeby była wprowadzona krajowa sieć onkologiczna, która uporządkuje jakby opiekę nad pacjentem. W związku z tym to jest bardzo kompleksowy dokument, ale jednocześnie on nie obejmuje wszystkiego w onkologii, ale obejmuje to, żeby poruszać się w obrębie pewnych standardów i dzięki temu pacjent na tym zyska.